Pago ma streama, a ja piszę mu siano, więc zagram z nim w kamień, papier, nożyce o 1000 zł. Pokaż do kamery kamień, papier lub nożyca. 5 dych. Stop, żeby nie było, zanim jeszcze Pago pokaże, ja daję swoje 3, bo 3. Kamień. Pago myśli. O, 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 nożyczki. Wygrałem. Ale i tak mówisz, że 500 zł, więc wyślę takiego donata. Wygrałeś kamień, papier i nożyce, więc tylko 5. Co? Co jest kurwa donate, ty? Dawaj jeszcze raz papier kamień. O, proszę bardzo. Widziałem, że to jest pojedynek. Tak bym wygrał, bo w papier kamień nożyce zawsze wygrywałem. A to dopiero początek. Ponieważ pod ostatnim odcinkiem z tej serii dobiliście ponad 62 tysiące polubień i 10 tysięcy subów. A co za tym idzie, wyślę dzisiaj łącznie 7200 zł streamerom. Malutkim, średnim, dużym. Piszcie, komu mam wysłać w kolejnym odcinku, a my lecimy. Na rozgrzewkę wyślę 10 małym streamerom po 100 zł i osoba, która będzie miała najlepszą reakcję na donate, dostanie okrągłego tysiaka. Mój nick na dzisiaj to xxmaciekxx. Mikotia, 8 osób ją ogląda. I uwaga, za każde 2 złote musi przejechać dodatkowy kilometr. Mamy stóweczkę, załamała się. Maciek, dziękuję za stówkę. Dziękuję za stówkę i za 50 kilometrów. Nie ma sprawy. To ja chyba muszę tego banana zjeść. Okej. Oj, Monia, dzwonić już po karetkę. Kuberowski, dzwoń. Adres znasz. O, proszę bardzo, może ja też za stóweczkę tutaj adres poznam. Łajcior, dwie osoby, czyli on i ja. Kto przelał pieniądze? No ja, ja! Co mi się pojawiło? Co jest p***a? Okej. Okay. Tyś przelał hajs, ale nawet nic nie napisał i nic nie mam. Kropkę napisałem. Czemu nic ci nie pojawiło, tylko kropka do chuta? Spoko, to spoko, taki pozytywny ziomeczek. Marcia Srarcia, 18 widzów. Okej. Okay. Moment. Nie jest źle, nie jest dobrze, taka średnia reakcja. PMZI. W tym momencie ogląda go 6 osób. Maciek. 100 zł. Co? Co? Niemożliwe. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. O kurczę. Jakie spokojne reakcje są. Gonehel, 3 widzów. Dawaj! Jakiś reakcik! O, 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 o! O, fiu, fiu! Maciek! Maciek. Kropka. Czemu tylko kropka? Nie chciałeś nic wyrazić? Dziękuję, jak u nas stówęcy. Ja pitole. Natala, kupujemy Diablo. Haha! Natala weszła do pokoju. Reakcja, 2 punkciki do góry. Cipisek TV, 28 widzów. Co? Co? To jest k***a. A, stówę dost... Co? Skoczył do... O, na razie faworyt. What the fuck? Dzięki, Maciek. Spoko, Cipisek TV. Przyjemny, sympatyczny, sympatyczny reakcik, sympatyczny, taka siódemeczka nawet bym powiedział. Aż się napije. Luplin Fabuła. 8 osób na streamku. Dobry wyraz twarzy, dobry wyraz twarzy. 100 zł. Siema Maciek, dziękuję Kopka. Bardzo za stóweczkę. I siema stary, nie ma za co. Nawet nie wiem kto to, nie pamiętam. Oho, proszę bardzo. Szybciutko, szybciutko wyjaśnił. HMB 8787. Przysięgam, nick Majek byłby NPC-tem. On się zaciął. O ku... Nie! Co jest Maciek? Nie. Dzięki Maciek. Kamerka mu zlagowało. Pieciu TV. 8 osób. Odpajtowiec kontencik zakręci, to się zdziwimy, nie? Co? 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 O, 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 jest kurde pretendent do wygrania. Gościu! Klub ma ławę z tyłu w ogóle. Ty mi tu dajesz teraz, ej! Ej! Stuwa? Czekaj chwilę. Czekam, czekam. Za stówę. O, proszę bardzo! Bareczki dzisiaj. Za stówkę. Bareczki za stówkę. Łatwo. Ale ty jesteś kochany chłopczyk. Jakiś pozytywny wariat. Z ciekawości weźmiemy Morka, którego ogląda 1400 osób. Tak, wiem, to nie jest mały streamer. I to jest to, to jest to! To mi się podoba! Myślałem, że ona w TikToku zamontowała taki dźwięk.
Dziękuję bardzo za 100 zł. Ja pier... wystraszyłem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. 100 zł i kurczę, kropka jest w wiadomości. No mega kurwa. No to fakt. Dobry reakcik. Ale oczywiście udział w tej konkurencji mieli brać tylko i wyłącznie mali streamerzy. I dla mnie najlepszą reakcję miał Chipsek i Pieciu TV. Więc tej dwójce wysyłam po 500 zł. Trzymaj wariacie. 500 zł. Ej! Ja nie! Uwielbiam tego chłopa, nie? Ale to ja teraz do fryzjera mogę iść. No za 500 to na pewno. Strefa idzie trudno. Nie obchodzi nas tam. Szacun. I bareczki robimy, to mi się podoba. Kolejny donate w wysokości 500 zł o treści jak oszczędzać pieniądze. I on ląduje bezpośrednio do was. W skrócie możecie wygrać cokolwiek chcecie za 500 zł, ale klikacie w tym momencie link w opisie, dodajecie do Chrome wtyczkę ale rabat, cyk, dzięki której możecie zaoszczędzić na dosłownie wszystkim. A serio warto, bo ceny cały czas rosną. Przykładowo wchodzimy na Allegro i dla przykładu kupując klawiaturę nie musimy totalnie nic zrobić, ponieważ automatycznie w prawym górnym rogu mamy informację o aktywowanym cashbacku, kod rabatowy nam się automatycznie kopiuje i dzięki wtyczce ale rabat przy tym zakupie mogę zaoszczędzić nawet 25 zł i 40 groszy. A dodatkowo mają jeszcze swoją aplikację mobilną, którą polecam zainstalować. Przypominam, link w opisie. Ja 500 zł dostałem, kurwa. Co jest? No pierdol. Kurwa chłopa, ty najpierw stówę, teraz 500 wysłał. Ej! Co on mówi? Ja pierdolę, co jest, kurwa? A nawet i to mają. Za co, kurwa, za co? Ja nic nie robię takiego. Kto to wysłał? Maciek wysłał. Jacob for TV, siema, witam. Co się stało? Jaki Maciek? Jak? Nie wytrzymam. Jacob jest na kanale, kurwa. Ty się odpierdol dzisiaj. Kolejny kropek nie łączy, ty. Jacob 600 wysłał. Połączył. Ja p***ule. Serducha dla wariata. Rozgrzeweczka za nami, więc teraz przechodzimy do quizu, w którym udział weźmie 5 streamerów. Mamiko, Paris Platinow, Zony, Popo i Mr. Ginold. Zaczynamy od pierwszego pytania za 50 zł. Jeżeli ktoś odpowie dobrze, drugie pytanie jest za 100, trzecie za 200, czwarte za 400. Szczerze wątpię, że ktokolwiek dotrwa do czwartego. Mamiko, stolica Łotwy to. Aha, baby! Stolica Łotwy to? Dawaj! Dawaj! O kurde, nie, nie róbcie mi tego, nie róbcie mi tego. O, dobrze. Nie pamiętam. Dawaj. Jak to za pierwsze pytanie? Nie, bo ja wiem, że nawet jak odpowiem na jedno, to za chwilę będą kolejne, nie? Żeby mnie zapaść na czymś, co nie wiem. Więc ja już od razu z góry mówię, że nie, ja takich rzeczy nie odpowiem. Bo nie wiem. Mamiko poległa, więc Paris Platinow. Ponownie pierwsze pytanie, kategoria geografia. Czym jest wieprz? Jak coś, to chodzi o rzekę. Czym jest wieprz? To jest jakieś podchwytliwe, tak? Tak! Ogólnie wieprzowina, no to jest mięso ze świni. Mhm. A wieprz to może być samiec świń. Boż. Ale czekam na odpowiedź tak naprawdę. Super mu poszło, nie? A, rzeka, k***o. Dej! Ej, przepraszam bardzo, skąd te wyzwiska, panie Parisie? Nie podoba mi się to. Ale zaliczamy. Drugie pytanie, kategoria matematyka. 20 dolarków. Co jest większe? 2/5 czy 0,4? Co jest większe, 2,5 czy 0,4? Nie 2,5, 2/5! 2,5 czy 0,4? Co? Aha, 2/5 czy 0,4? Nie, no nie, dobra, czat mu pomaga! Są równe, są takie same! Brawo! Wyobraziłem sobie to, bo jest 0,4, 0,4, nie? I potrzeba jeszcze 0,5, 0,4, żeby była cała jedynka, nie? Trzecie pytanie, kategoria język angielski. Jak powiesz do kobiety, że czujesz do niej pociąg? Donate. Powiesz do kobiety, że czujesz do niej pociąg? Po angielsku nie napisałem. Wow, no to można już w ogóle skondensować na wiele naście, kilkadziesiąt tysięcy sposobów po angielsku. A, po angielsku. Po angielsku! I like you. I like you. To I feel train for you, tak? Czyli czuję pociąg. Nie mogę. I like you, baby. Tacy faceci jak ja już z taką inteligencją, z takim stażem życiowym, to już nie mówią do kobiet, to już jest przekaz, wiesz,
Widzowie, nie mogę tego zaliczyć. Ona to widzi, stary, w moich oczach. Ja wiem, że ona to widzi, ale niestety tego zaliczyć Parisowi nie mogę. Wiecie, o co chodzi, mimo tak... To może Popo będzie wiedział. Stolica Łotwy to... O, ci na myśli? Dawaj. Aha, dzięki Maciek. No ryga. Dobrze! Dziękuję. Kolejne pytanie. Stówka. Polecimy dalej. Stawka podojona. Ile wynosi liczba pi? 3,14. Dobry jest! Dobrze leci. Dziękuję. Za stówę. Spoko, spoko. 200 zł. Fut, myślnik, stopa. Gwiazdeczki, myślnik, stopy. Uzupełnij. Fut, stopa. Nie, on patrzy. On coś tu spojrzał. Fit. Nie wiem, czy zaliczam. Nie wiem. Bo oko ci sp***a. Plusik dla tego użytkownika. Przeczytał, z czatu wziął. Zony. Na jakim kontynencie leży Gujana? Jest rozkminka. Chyba nie wiem. O! Ameryka Południowa. Nie wiem, czy to nie sprawdzło. Zaliczmy. Ile razy można odjąć 1 od 100? Ty zajebiste. 100 zł. Lecimy dalej, zombie! No raz, bo już potem jak będziesz odejmował, to będzie cały czas inna liczba niż 100. Bardzo mądrze, bardzo dobrze, bardzo mądrze. Dziękuję ci, Maciek, za 100 zł. Jacob, pozdrawiam fan. Pozdrawiamy serdecznie wylewiarza. Jak jest kalafior po angielsku? Zoneo już się podoba, już po nim widzę, nie? Wpisuję. Wpisał. Ale oni oszukują na tym. Cauliflower. Pomacze się. Cauliflower. Mam czyta. Cauliflower. Stary, nie wiem, jak to wymówić. I dziękuję, Maciek, za 200 zł. Pozdro, Maciek. Mr. Ginard. 42 lata na karku, doświadczenie, wiedza, inteligencja. Bierzemy go do quizu. Ej, da się odlać, nie? Da się odlać. Ile wynosi liczba ludności w Polsce? Bardzo łatwe pytanie. Bardzo łatwe. Ma ludność w okolicach od 38 milionów do 40 milionów ludzi. Puf! Precyzyjna odpowiedź. 50. I piąteczka w czółko, lecimy dalej. Dwie monety dają łącznie 7 zł, chociaż jedna z nich nie jest dwuzłotówką. Czy to możliwe? To jest podchwytliwe, bo wiecie, druga jest dwuzłotówką. Daj mi przemyśleć. Daję. Jeszcze chwilę. Tak, jest to możliwe. Jak? Według mnie. Aha, nie powiem jak, tak? Dziękuję bardzo za 100 polskich złoty. Aha. I co? No tak, mogło być na przykład właśnie w innej walucie. O, mądre. Bardzo łatwe pytanie. Next. Co oznacza september po angielsku? September po angielsku oznacza wrzesień. Kurde no! Dziękuję bardzo, Maciek, za 200 polskich złotych. Pierwsze, nie? Nas nie dogoniat. Jacob, pozdro Jacob. Okej. Dobra, muszę dać jakieś teraz ciężkie pytanie. Co to jest Montevideo? A jest! Ile? To jest stolica Urugwaju! Nie zaliczam, chłopcze! To jest stolica Urugwaju, ja jestem bardzo, bardzo... Na przykład stolicą Peru jest Lima. Ja mam nawet mapę świata tu przed sobą. Ja widziałem, że mam Wikipedię przed sobą. Gdybyś nie oszukał, miałbyś teraz 800 zł. Jak nie oszukał? Już nie oszukałem! Nie oszukał. Nie no, skam, widzowie. Zostałem oskamowany. Biedny Genie. Kocham dziedziusia, widzowie, ale kończymy nasz quiz, na szczęście nie odpowiedział. I teraz przechodzimy do kończania piosenek. Jeżeli streamer X dokładnie dokończy piosenkę Y, to wysyłam mu 500 zł. Małe błędy obniżają wynagrodzenie. O, Mergani na żywo? Mam pewien pomysł. Mergani Awake 5 lat temu. Jak to dokończy, pół koła wysyłam. On nie wie, że to jego. Znam to, chyba.
No, zna to, bo to twoje. A, muszę się w końcu obudzić. Zaczynam marnować czas. Dobrze! Dokończyłem, zapomniałem, że ja to śpiewałem. Dokładnie. Brawo, dałeś radę po 5 latach. 500 zł. Przyszło! Merganiego nam chyba zlagowało, widzowie, jak tak patrzę na jego minę. Dziękuję za 500 zł. To tyle, co zarobiłem z tego kawałka. Ty, drugi w kolejce będzie Kuelenek. BDS Gustaw. Mój pies ma na imię Gustaw, czemu tak z dupy to wplata w te wersy? I tu musi dokończyć. Bo mój pies ma na imię Gustaw i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy. Musi to znać. No bo mój pies ma na imię Gustaw i nawet on jest od ciebie mądrzejszy. O! Nie wiem czy słowo w słowo, ale chyba dobrze. Wplata w te wersy, bo mój pies ma na imię Gustaw i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy. Jedno słowo źle, czyli 300 zamiast 5. No i fajnie, 300. No i fajnie. Dziękuję za tutaj 300. Nie ma za co. Podnikiem XXMaxXXX. A ja nie wiem. Pan Jacob Telewizor. O! Pozdrawiam. Pozdrawiamy telewizora. Oj. Dobra, no to co? Kończymy streamka. To jest podejście, to jest podejście. I uwaga, sam początek. Ciebie przez szyby pukałem do ciebie przez szkło. Stop! Tu będzie musiał dokończyć. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Idealnie. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Tak, tak. Nie, inaczej. Czekajcie, bo to musi dobrze wyjść. Czekajcie, chwila. No, w postprodukcji się doda. Jeszcze raz. Co? Maciek 50 zł, dziękuję bardzo! Co? Maciek 50 zł? Patrzyłem na ciebie przez szkło. Patrzyłem na ciebie. Ciebie przez szkło. Oho! Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Dał radę w końcu. Widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Ej. Za pierwszym takie rzeczy? Niesamowite. Maciek, dziękuję bardzo za 50, mam nadzieję, że wyszło. Wydaje, że Ebron chyba pomyślał, że to będzie składanka piosenki, a nie quiz. Za to, że przeczytałeś tylko 250. Co jest ty? Co jest? Tylko dziękuję Maciek, to ja mogłem więcej wygrać, ale szczerze nie wiedziałem, przepraszam. No mogłeś. A ja wiem, kto to robi. No kto to robi? Myślisz, że cię nie wiem? Ja widziałem takiego TikToka, jak ktoś kiedyś kończył piosenkę robić. Kubuś, kiedy jakiś rewanż w CS-iku? O! Nie ma problemu. Eldorado. What the... 115 milionów wyświetleń. Ty, to może nieuczesanej to damy. Że masz już dosyć piekła, mała, weź mą to. Tu będzie stop i teraz musi dokończyć. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to O. Fak, nie pamiętam, co? Oj. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie, ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Nie. Czy to jest sobie? Nie. Nie, przepraszam. Ja jestem bez nadziei, chodzi o tekst. Dam jej coś sobla. Fiołkowe pole, każdy zna. I teraz będzie stop. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać. Dobra, panka sobla. Jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostaję w domu, ale list mam. Dobrze, dokończyła. I tym miłym akcentem 500. Fiołkowe pole, tak, kocham. Ja mówię, ja bardzo lubię piosenki Sobla. Nie widać, spoko. Ale dzięki za to, i tam bardzo dziękuję za drugą szansę. Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie. 500, a w donacie napiszemy na kwiaty dla Dawidka. YouTuberzy wysyłający streamerom pieniądze. Boże, jak ja kocham ten typ YouTubera. O Jezu, nie ma za co, miło to słyszeć. Opłacało się słuchać Sobla, mój Boże, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To w sumie miłe zakończenie, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam, każde 10 tysięcy polubień to 1000 zł więcej w kolejnym odcinku. Do następnych, trzymajcie się, miłego dnia, kocham was, siema!